A coś na przykład wiecie o tym, że wystraszyło tam gdzieś obok naszego cmentarza na górnym, tam no. obok Katarzyny, coś tam się działo, no. czy nie kiedyś? W tym zamku to opatrzności oku, bo tego tak nie tam wiem. Było, tam były ze zamku szrajów, tam tych parligołów, był przerąb aż do Marklowic. Tak to ta. Podziemne taki u tym. No i skoń się wrosł, bo tam te szlaki turystyczne były, te wiesz, te przelotowe były. To były te rabusie, co to były, te zwane, te jaszczump, co tu pracował. I były te tunele podziemne. Aż do Marklowic? Aż do Marklowic. Aż do Marklowic doszło. No i w tym snodło się to oko opatrzności. I tam w tym zamku nigdy nie było. Straszyło. W tym z pierwszym, nie, ty już to nie wiesz. Ale ten zamek był tam, gdzie jest stacja kolejowa. Troszkę wyżej. Zniszczyli takie dzieło, zniszczyli ten zamek. No i a szaro, bo ci tam straszyło, a stary, ten szraje mieszkali tam w taki domek niski miał. A tam straszyło. No i coś to ta je, mój Boże, ta no teraz straszy. I okazało się, tam jest to, było te oko opatrzności, co to w kościele, wiesz? Mama padała, to bo w 1932 roku ksiądz Czernik z procesją uroczyście ten obraz zdejmili tam i wnieśli go do kościoła. Mama mi to tylko podała, że z procesją uroczyście te oko opatrzności wnieśli, ale żaden nie umiał odczytać tej, wiesz, tej, co, tam to, pisze, no. co tam pisze. Ale po tym, jak było, ksiądz, nie, ten Swadźba tu był i ksiądz Nicze, to oni to jednak rozszyfrowali, bo im to nie dało pokój i to rozszyfrowali. I co to nam pisało? To pisało, że to jest to oko opatrzności. Nie wiem, to tam. Coś to tam było, że to jest oko opatrzności. To jest książka napisana o tym jaszczybiu, bo tam górny też zbierał takie te różne materiały. Nie? No. Nie wiem. No ale co na tym zamku straszyło z powodu tego obrazu? Bo była to rzecz kościelna. I kościelna rzecz należy do kościoła. A skąd ona się tam wzięła na tym zamku? No właśnie, to już teraz. Czy te jaszczumby, co tutaj tak gracowali po tym jaszczybiu, no czy oni po prostu tego nie ukradli i nie schowali tego tutaj, nie? Wiesz, nie schowali tego tutaj. Albo może jak kościół zgorął, może to wzięli do tego i żadnego nie oddał. Nie, bo kościół zgorął dopiero bez wojny nasz. Ja ten pierwszy kościół. No ten pierwszy kościół, chodzi o ten pierwszy, bo tutaj ten kościół to jest taką całą legendę. Tu by kiedyś z puszcze i bagna tu były i tu był ten szlak bursztynowy. I przejeżdżali tutaj, zawsze mi tak to opowiadali, babcia i ciotka, nie? Że przyjeżdżali tutaj ci kupcy, nie? No i tutaj dzikie świnie napadły tego kupca i on wyszedł na te drzewo, no i te świnie zaczęły podgryzać te drzewo, nie? No i on powiedział tak, jeżeli ocaleja, to zbuduje tu kościół i zbudował tu kościół drewniany, nie? Ale potem kościół w którym roku się spolił i dopiero 250 lat temu czy 280 lat temu jest ten kościół wybudowany, nie? No, odkadziła się ponoć z polu, bo tak, zawsze to daje taką historię jest, nie? I czy wiesz, czy wtedy go nie uratowali z tego kościoła, tego oka opatrzności i dali to tam do tego zamku, albo co? A potem przestało straszyć na tym zamku. No potem przestało, nie?